Bardzo często te rzeczy, które wydają się proste, wydają się mało warte. Często tak jest też promowane w świecie. Jakaś tajemna wiedza, którą trzeba osiągać. Wzdrapywać się po stopniach kariery, zdobywać mądrości świata. Dawniej tak to działało. Były tajemne księgi, była wąska grupa tych, którzy wiedzieli. Mianowali się władcami, kapłanami, wróżbitami i mieli tajemną wiedzę. No a cała reszta, no biedaki, no musicie do nas przyjść. Musicie do nas przyjść i zrobić szereg różnych rzeczy. Najczęściej te różne rzeczy mają nominały. I wtedy my wam powiemy, którędy to się zdobywa. Nie? Ale to jest ciągle dla wąskiej grupy. Przychodzi Jezus i jest zachwycony miłością Ojca do człowieka i rozradowuje się, mówi: Ojcze, to jest niesamowite, że Ty każdemu pozwalasz do siebie przyjść, każdemu, najprostszemu człowiekowi. I nawet chyba bardziej trafi do Pana Boga ten, który ma prostą duszę, którą prosto nie kombinuje, ale szuka Boga w ufności, a jak go spotka, to mu zawierza, to mu zawierza. Jednocześnie droga, o której Jezus opowiadał nam przez ostatnie niedziele, do której nas zaprasza, nie jest prosta, ale mówi, że w tej miłości, którą jesteśmy obdarowani w Ojcu, ona jest słodka, to jarzmo jest lekkie, a gdyby ktoś nie dawał rady, to niech do Niego przychodzi. To jest bardzo proste zaproszenie, że kiedy nie dajemy rady, jesteśmy utrudzeni, nie trzeba tajemnych rzeczy, trzeba przyjść do Jezusa. Tu chodzi ciągle o Niego, o osobę. Trzeba po prostu przyjść do Niego i z Nim się spotkać. Wydaje się, że cała tajemnica.